Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Husiboxa. Słuchajcie, przypominam, że jesteśmy na wersji 1.18.2 i słuchajcie, dzisiaj rano dla wszystkich wspierających oraz dla wszystkich subskrybentów z Twitcha została paczka udostępniona. Subskrybenci z Twitcha mają ją na moim Discordzie. Oczywiście też jeszcze mogę wysłać poprzez mass maila na Twitchu, jeżeli ktoś by nie miał czy coś, to niech napisze tutaj, że jest subem na Twitchu, to takiego maila, mass maila ogarnę. A standardowo wszyscy z YouTube'ów, którzy chcą sobie pobrać, to macie dwie opcje, albo właśnie na moim Discordzie, na kanale specjalnym przeznaczonym dla osób wspierających, albo po prostu wchodzicie tutaj na mój kanał, na główny kanał i wchodzicie sobie w zakładkę społeczność i tam macie specjalny post widoczny tylko dla wspierających i tam jest link do pobrania paczuszki właśnie Husiboxa 1.18.2. Dobra, słuchajcie, tak, piwnicę jeszcze tutaj nie wybudowałem, ale to piwnica chyba zostaje już na streamek jakiś. Zacznę sobie tutaj budować co nieco, albo też poza streamkiem też zacznę budować. Dzisiaj by mi pasowało, a widzicie, jeszcze te drzwi nie są naprawione. Patrzyłem na moda, ale jeszcze nie jest aktualizowany, więc tak średnio. Pasowałoby mi tak, dzisiaj tutaj, w tym miejscu, tu gdzie są te dwa drzewa, jedno drzewo, drugie drzewo. Tutaj staną wiatraki, te 5 wiatraków. Więc nie wiem, znaczy te dwa na razie może tutaj zostawię, więc tutaj bym postawił na razie 3. Bo tam później wyprowadzimy sobie kabel w dół. Bo pomieszczenie z bateriami gdzieś będzie, no gdzieś, ja wiem, gdzieś tutaj. Reaktor jeszcze właśnie się zastanawiam, bo mam już taki wstępny projekt piwnicy. I zastanawiam się, czy zrobić osobne pomieszczenie na reaktor, czy... jak będę schodził, chociaż dobra, to jak będziemy budować, to dopiero będę wam wyjaśniał, bo to nie ma teraz niczego sensu. Ok, wind generator, są 3. Ok, 2, 3. Pasowałbym jeszcze wyciąć tamte drzewa, nie? Szkoda, że już nie ma, słuchajcie, wejna na tym, na atomiku. Już poleciały te wejny, niestety. Ok. Czyli to wycinamy. Też nie wiem, czy ja tutaj... Nie wiem, czy... Co to w ogóle jest? Humus. Czym jest humus? Aha. Aha, okej. Okay. Czy dirt robi z tego? To pewnie jakaś inna opcja jest na ten humus. Dobra, a moment jeszcze jeden moment. Czy siekiera, którą bym mógł sobie zrobić, to na przykład nie będzie ścinać tego? Aks. Nie mam żadnej siekiery, a emeraldy mam. No mam, a gober mam? No mam. Dobra, to zrobimy sobie goberową siekierę. Chyba 4D. Okej, goberowa siekiera, nie byle jaka. To w ogóle w plecaku też mam. A, w plecaku jest gravel, dobra. Gravel jest potrzebny mi do tego, do konkretu, który trzeba będzie zrobić. To gravel sobie odrzucimy zaraz. Okej. W sumie grey color będę potrzebować. No i właśnie teraz tak. No pytanie czy... Czy w sumie i tak nie mam teraz levelu, ale... Fortunka vein mining, ale to vein mining to nie bardzo na to, nie? Dobra, zobaczmy, jak ona się w ogóle będzie zachować, czy ono będzie... Czy wydaje mi się, że powinna ciąć wszystko, nie? Czy wszystko, całe drzewo, nie? Cały pion. Tak mi się wydaje, ale... Ale tak, spoko. Okej, czyli nie trzeba żadnego enchantu. Dobra, nice. Okej, i wiatraki. To jeszcze tej trawy się pozbędziemy. Tak, zastanawiam się, czy jeszcze sobie ze schematika przenieść swoją zagrodę, tą co budowałem tam dla tych koni. Ale stwierdziłem, nie ma sensu, bo ja w sumie chyba koni w ogóle nie będę miał w Minecraftie tutaj. Nie będę ich zabierał, bo w sumie po co? I tak na tych koniach się praktycznie nie jeździ. Więc te tereny tutaj przeznaczę na to, żeby mieć jakieś tutaj osobne zagrody, nie? Świniaki mają swoją zagrodę, kurczoki swoją i tak dalej, i tak dalej.
dobra, nie, to tą stroną, dobra. Jeden. Dwa. Trzy. Okay, trzy wiatraki. Test. I tutaj będzie później jeszcze. Ewentualnie tu się postawi jeszcze. Tu jeszcze jeden. I tu jeszcze jeden, nie? Taki. No, to będzie dobre. To będzie dobre. Czyli teraz by nam poszło tutaj. Okej, okay, tu se będzie. Później wiatrak będzie stał jeszcze tutaj, czyli tutaj byśmy zapnęli. I później będzie stał jeszcze tutaj. Okej, okay, czyli tu będzie kabel. Aj. Dobra, zruszę. Czemu mam znowu tego auto jumpa włączonego? Czekaj. Controls auto jump off. Nie wiem, po co oni w ogóle dodawali auto jump do tego, do Minecraft. Dobra. Znaczy sobie wyjście. Czyli tak, tu będą, tu będzie kabel. Tu sobie będzie szedł kabel i tu będziemy mogli tym kablem zejść w dół. No, dokładnie. Okidoki. W sumie to ja już mógłbym ten kabel sobie tutaj co ja chcę wyprowadzić, bo tutaj z jednego będzie ten. Okej. Znaczy, o ile mam tych kabli, bo ja nie, nawet nie wiem, ile przywróciłem tych ultimate'ów, ale zobaczymy. Może akurat mam na tyle. Mam na tyle, okej. Okay. Więc tak. To tam dobra bateria, albo jakiś ten, albo jakiś panel słoneczny do tego, nie? Do systemu i wtedy tutaj mógłbym przestawić wszystkie te. Raz. Dwa. I trzy. Okej. Okay. Będzie wychodził do wiatraka. Później tędy schodzimy tu. Tam co będzie schodził. Tutaj też będzie wychodził do wiatraka. Tu musimy wyjść. Ops. W sumie tu nie muszę łączyć, nie? No bo w sumie po co? Tu. No to musimy połączyć, no bo będzie, bo to musi być zejście do tego tutaj, nie? Żeby były połączone jeszcze te wiatraki. Nie? Tak dobrze kminie? Dobrze kminie, czyli w sumie tu już możemy zabudować. Okej. Okay. Tylko w sumie, tak się zastanawiam jeszcze, jakby to obudować, nie? Nie mamy tutaj takich tych, jak to się nazywało? Panele? Panel? Nie. Bar panel. To może by było wykorzystać. Zrobić takie. Właśnie, mamy vertical slaby. A są wertykale. Z kwarcu, a z konkretu jest może? Okej. Okay. Z konkretu nie ma. Chyba, że... Nie, to jest kwarc. Kwarc. Kalcyt jakiś. Ale w sumie z kwarcu może by zrobił, nie? Jakbym to sobie obudował i zrobił te iron barsy tutaj, żeby tak ten. Dobra. Kurczę, nie powiem, ale pasowałoby jeszcze... Pasowałoby mieć coś tutaj na to zasilanie. Może jakiś generator? Dobra, zrobimy najpierw ten. Smooth quartz, okej. Okay. Aha. Smooth. Aha, nie myślę, że to muszę przepalić, bo go w quartz. Mamy quartz, aha, dobra. Dobra, sobie nie jest. 20 sztuk. Tak, okej. Okay. To zrobimy tak. To jest 5.
Okej, to zrobimy tak. Okej, 30 sztuk myślę, że gites. Te warzywa, czy nie warzywa, owoce zostawię. Dobra, to było jeszcze... Bark. Aha, i z tego tutaj można było zrobić... Czy to jest grill? Grill, o kurde. Druid tank. O, łopatka do grilla, nice. Iron bars w tej, w ten sposób. Ach, ten radiator. O, co chciałem, nie? Zobaczymy w ogóle, jak to będzie wyglądać. Przede wszystkim, czy się da. Tak, ja myślę, żeby sobie to podłączyć. Zobaczymy. Zobaczymy zaraz. Bo ja to myślałem sobie zabudować w ten sposób. Aha, dobra, to potrzebujemy tego. Slaba. Chciałem tutaj ten Iron Bars taki, żeby wiecie. Ha. No i mój czar prysł właśnie. Bo myślałem, że ten Iron Bar będzie taką normalną kratką. Ale czekaj, to może trapdoor? Trapdoor. Tylko pytanie, czy ten trapdoor... Wydaje mi się, że powinien. Wydaje mi się, że powinien. Tylko pytanie, czy ja mogę zrobić trapdoora z jakiegoś, z czegoś innego. Niż z drewna, nie? Tylko czekajcie, trzeba się przespać. Kurde, te kaczki mnie tutaj denerwują. Strasznie kwaczą. Dobra, zaraz to badamy. Moment. Trapdoor. A były takie w sumie... Takie metalowe, pamiętacie? I było to? Dark Iron Trapdoor, okej. Okay. Bo miałem wcześniej na 1.16, tam gdzie były takie, wiecie, drabinki też, takie metalowe, to było takie bardzo, bardzo spoko. Corruption, okej, okay. Ale chyba to miałem gdzieś. O, okej, okay. Będę musiał sobie zobaczyć, czy na paczkę 1.1.1.16.5, czy ten modzik jest? I jeśli jest, to jak on się nazywa? Slaby. O, nie mam tego? Quartz. W sumie to by się mogło przydać, nie? Teraz pytanie, czy mam... Ha, wiedziałem, że tego corruption nie mam. Z tych gadów to leci. Albo z tego, Nightmare. Z tego, Reaper. Reaper jeszcze nie spotkałem. Kurczę, kiedyś mi to wyleciało, ale nie zbierałem, bo stwierdziłem, nie potrzebuję, No to właśnie widzę, jak nie potrzebuję. Czekajcie, zobaczę sobie tylko przymiarkę, czy to w ogóle by miało rację bytu. No teoretycznie by miało. Takie bym postawił ten, nie wiem, to by było jako tam, nie wiem, generator czy coś, nie? Ładnie to wygląda wtedy. Tutaj, znaczy nie, no tutaj bitsami nie zarobię. Chociaż? Nie zarobię. To jest jako blok wtedy tu. Ale muszę zobaczyć właśnie na ten, dobra. Bo to jest takie se. Ale muszę zobaczyć na ten modzik, który miałem właśnie z tymi... Czy tam były różne czekaj, to nie był z Immersive Decor? Decor? To nie było z tego modu. Nie, to było z Immersive Decorating? To jakoś tak się zwało? Engineer's Decor, o właśnie. Czekaj. O właśnie, to, czyli mam ten mod, zarąbicie, Iron Hatch, dokładnie, to jest to. Tylko pytanie, czy ja ten Iron Hatch
będę mógł zrobić, żeby on, wiecie, nie był od spodu, tylko tak, no. Oh my god. A dobra. Czy ja mogę go zrobić, żeby był, wiecie. Przede wszystkim sprawdzimy, czy to zadziała. Tu można by i tego było wstawić tutaj, żeby było zejście do tych kabli jeszcze, nie? Bo czasami jak się coś zepsuje czy coś, to tutaj na przykład jakieś takie zejście serwisowe, nie? Dobra, ale pytanie teraz, czy ten? No nie. No niestety nie jest to tak, jak chciałem. No. Ja chciałem to, żeby tutaj to zaszło i jak, żeby to było tak, że tu jest, to jest dokładnie w ten sposób ten, i jak sobie otwieram, to wtedy jest, nie, i ten zamykam. Kurde, no szkoda. No nic takiego innego nie mam do zabudowy tutaj, nie? Ewentualnie steel floor grating. Może to? Ewentualnie steel framed window. No to dobra, to jest okno. Fence to będzie pojedyncze. To odpada. Ale w sumie jeszcze mnie interesuje to, czy go steel floor. Co pada podłoga, ale ciekawe, czy mógłbym to, wiecie, przestawić na ten. Spróbujmy jeszcze zrobić. Może się uda jednak. Stwierdziłem, że moja piwnica też będzie taka w takim stylu też, gdzie nie gdzie. To się mówi? Techniczna. O, właśnie, techniczna. Dobra, teraz ważne pytanie, czy to będę mógł sobie dać pionowo? Pewnie nie, bo to jest floor, więc raczej nie. No, jasny gwent. No to spoko, ale kurde, no. No dalej nie to. Dobra, tutaj trzeba będzie. Nie wiem, tu może sobie zrobimy to zejście techniczne. Okej, okay, tu by pasowało i tak z takim stone. Może zrobimy to pomieszczenie już techniczne dzisiaj. Żeby mieć. Czyli potrzebujemy stone. Ale możemy smooth stone, ale w sumie slaby, no mogą być, to może być slab. Szkoda robić tego, nie? Dobra, czyli to będziemy potrzebować. Potrzebujemy tych drabinek. 4 sztuki. Powinno wystarczyć. Kurczę, no. To fence mnie trochę... Czekajcie, jeszcze sobie spróbuję. To fence, czy to jest całość, czy... No właśnie, no tak jak myślałem. Czyli to odpada, tak czy siak. No bo nic tutaj takiego innego nie mam, kurczę, żeby to było takie, wiecie... szkoda. Charging Station? Ładnie wygląda. Tego Immersiva będę chciał ogólnie ruszyć. To ogólnie jest mądra książka do tego Immersiva. Trzeba będzie ją badać. Ogólnie na Twitchu jest taki koleś, Syrom się nazywa. On ogarnia właśnie tego, obiecał mi, że mi pomoże, więc może z nim kiedyś zrobię streamka i by mi tutaj co nieco naprowadził na tego Immersiva. Bo go ruszą, więc no. No dobra. To zrobię to wejście techniczne, o, nazwijmy to tak, wejściem technicznym. Czyli tu potrzebujemy sobie zrobić w ten sposób. Dobra, slaby pójdą najpierw. Raciacia. Okej. To pomieszczenie techniczne potrzebujemy tak, żeby mieć dostęp do tych kabli, wszystkich kabli. I to musi być pod spodem, no to trochę to będzie tutaj. Okej, okay. W sumie tu pójdzie, powiem wam, że jest sporo tego. Okej, okay, tu będzie to. Tu
to pójdzie dosyć sporo tych slabów. Muszę przyznać. Okej. Dobra. Najpierw tu. Czy to jest... Tak, to jest 8, to pasuje wykopać. W sumie 8 się przyda. Tutaj tak slaby pójdą. Okej. Raz, dwa, trzy. Właśnie nie wiem, jak ja zrobię ten włas tutaj, to nie wiem, czy ja nie będę... Hej, halo, wyżej. O jedno wyżej. Czy mogę go tak zaczepić o ten? O, dokładnie. I teraz to zbić, nice. Tak, czyli tu potrzebujemy jeszcze jedną. No i elegancko. No. Dobra. To teraz tutaj całość. Jeszcze tu jest światło, trzeba będzie jakieś zamontować. Znaczy światło, w sumie to i tak będzie... Czy no... Nie będzie tak, jakby przyjdzie noc, to będzie faktycznie ciemno. Ale... W sumie ciekawe, czy jest jakaś podłoga taka... Dekor. O to! Blackstone jest slab... Aha, dobra, ale czekaj. To jest to, Black... Nie wiem, czy to teraz sobie zrobię, czy mi ten... Silver, nikiel, uranium... No bardziej, co prawda, ale... Aha, steel plate, aha, okej. Okay. Steel ingot, mechanizm, immersive... Steel grid... No to problem. To chyba nie zrobię takiej podłogi, jak bym chciał. A najwyżej zrobimy jakąś inszą. W sumie nie wiem, czy nie lepsze byłyby tutaj faktycznie te bloki. Ale dobra, jak już nie miałem, to nie będę specjalnie przepalał tego, żeby robić, nie? To chyba... Znaczy nie wiem, jak tutaj z tym, nie? Tutaj całość zrobić w tym, w slabach. Dotąd aż. Chyba tak trzeba będzie zrobić. Dobra, czas na spanko jeszcze, bo noc. A tam ciemno jednak, czyli światło jakieś tam trzeba będzie. Tutaj też w ogóle muszę teraz oświetlić, bo ostatnio mi się tutaj w kaczkach, tu gdzie ten dirt właśnie jest, to mi się creeper taki malutki, nie? Zespałnił i od razu kabom. Jedna kaczka tak wyleciała w powietrze. Wyrąbały jak... Cóż, bywa. O, musiałem o tych, nie? Smooth stone. No bo one w sumie... No trochę inaczej. No ale dobra. Jak już robię z tego, to niech będzie z tego. Musimy to zrobić aż... O kurde, to kawałek. Aż dotąd. To trzeba będzie dirtu chyba. To wszystko będzie dach. Tutaj w sumie też mogę. Żeby zaznaczyć tutaj taki obszar. Gdzie to będzie ten? To. Tak będzie przejście. Nie wiem, to może być przejście, więc sobie zakleję. Nie będzie, ale po prostu zrobię tak, żeby ten, później tu się dirta walnie. Będzie kitas, dobra.
za daleko. Za daleko, za dużo. Dobra. Jeszcze tu. Tak, tak, tak. Tak, tak. Dobra, jeszcze tu. Tak, 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 tak. Dobra. To standardowo. Okej. Tu trzeba będzie. A to i tak w sumie chyba dostanę się tędy. Dobra. Tu będą kolejne wiatraki. Okej. Dobra. No i tutaj w sumie teraz jeszcze dużo, dużo roboty. Okej. No jednak ten kamień byłby cały byłby lepszy, bo szybciej by mi to poszło, nie? Niż z tym, ale no dobra. Skoro nie było, to i tak guzik z tego. Tu całą ścianę muszę zrobić. W sumie to jest z tego raczej się nie będzie tak często korzystać, ale jakby jakieś, nie wiem, kable trzeba było wymienić, czy bym stwierdził, że coś nie działa, no to w sumie nie będę musiał kopać, a przynajmniej ładniej to będzie wyglądać. Dobra. Zwłaszcza, że teraz piwnica ma wyglądać tak jak piwnica, a nie... No. Znaczy nie będzie tak naprawdę, słuchajcie, wysoko. Wysokość piwnicy będzie 3 łącznie. Czyli raz, dwa, trzy i tu będzie, na trzecim będzie słów. W sumie będzie taka wysokość jak tutaj do tej płytki. Taka będzie piwnica. Dobrze mówię? No dobrze mówię. No. No, no. I gdzie nie idzie w piwnicy, jak będzie kabel, to właśnie też sobie tak puszczę jakąś rurkę, to będzie właśnie tak nade mną sobie, tak typowo jak w piwnicach, słuchajcie. Nie, nie będzie tak jak tam na poprzednim save na 1.16.5, że ta piwnica była taka, ło, panie, wysoka. Piwnica ma być niska. Wiadomo, tam gdzie będzie reaktor czy coś, to będzie wiadomo, że wyżej, nie, no bo bym się zwyczajnie nie zmieścił, nie, ale to będzie osobne pomieszczenie, także wtedy na luzaku. Aha, skończyły się. To miałem w sumie ile? 900 chyba, nie? To raczej wystarczy. To raczej wystarczy na luzaku. I tutaj ten generator jakiś muszę jeszcze ogarnąć. Słaby. Zobaczmy, czy jakiś tutaj generator. Generator. Gaz odpada. Bio też. Tutaj w sumie generuje nam z wszystkiego, co można spalić. Także to nie jest... Nie jest coś złe, ale... Hit generator, ewentualnie z hitu, no trzeba byłoby ten. Chyba lawę tutaj nie do tego ładować. Albo węgiel. Chociaż to też trochę przytrzymuje tej energii, nie? Teoretycznie może. Może by nie brakło, ale ja bym miał taki motyw, że brakłoby nagle energii. To się wyłączy, nie? A jak się wyłączy i miałbym. Nie miałbym energii w ogóle przy sobie. No to, czy tego węgla na przykład, no to trzeba byłoby iść kopać wtedy, bo skąd tu węgiel, nie? To też nie jest za dobre, znaczy, kurde, nie wiem. Chociaż w sumie to i tak na chwilę, to może faktycznie by wytrzymało. By się załadowało ewentualnie lawą. Zobaczymy, bo ogólnie chciałbym tutaj podłączyć, słuchajcie, te wszystkie wiatraki. Ale to zrobimy najpierw w następnym odcinku, albo gdzieś tam na streamku sobie czasem. Czy coś. A no i słuchajcie, jeszcze... dostałem ostatnio komentarz taki, że fajnie jakby tego sezonu było 200 odcinków, nie? Tylko... Tak jak w czwartym sezonie chyba było 200 tam porad odcinków czy coś, tylko... Wiecie, do tej osoby, co tam komentowała, tak? Tylko weźcie pod uwagę taką jedną ważną rzecz. Że 200 odcinków się owszem pojawiło tam z czwartego sezonu czy coś. Ale przy częstotliwości odcinków 3 na... Kurde, to by trzeba jeszcze przejście zrobić. Przy częstotliwości odcinków 3 w tygodniu.
Ile tu mamy? Raz, dwa, trzy na czwartym. Raz, dwa, trzy, cztery. Tylko właśnie to były trzy odcinki przy... Znaczy no, trzy odcinki w tygodniu, nie? To weźmy pod uwagę, że teraz tych odcinków jest, no... Na razie jest jeden, ale jeszcze tak jak mówiłem, będzie... Randomowo było w środę teraz, nie? Ale już sobie powiedziałem, że trzeba to zrewidować i żeby te odcinki jeszcze w środę się pojawiały. No to tych odcinków będzie dwa w tygodniu, nie? To już... Troszkę więcej, ale to i tak zanim do 200 odcinków dolecę, no to trochę minie, nie? No tak jak wcześniej w Minecrafta grałem, to było trzy odcinki, było wtorek, czwartek i sobota, nie? To były trzy odcinki w tygodniu, to trzy odcinki w tygodniu to jest bardzo dużo, nie? Czyli w sumie wtedy mieliśmy 12 odcinków w miesiącu. A jak zrobiłem, że tych odcinków było po jednym w sobotę, to w miesiącu raptem czasami było 4 odcinki, czasami było 5 odcinków, nie? Zależy ile sobot. Więc no... Ale chyba tutaj z tego zrezygnuję, z tego kwarcu, zrobimy z tego. Nie? Lepiej. Może tutaj wtedy tego... Chociaż... Lepiej, i tu będzie wiatrak, i tu będzie wiatrak. I to jest, no i tu wejście do tego. To sobie może tutaj później jeszcze, a w sumie można by i nawet teraz. W sumie to jest dobry pomysł. Engineers Decor to się nazywało? Engineers. Mhm. Tego będę potrzebować dużo. Okej. Okay. 40 myślę, że wystarczy. Zobaczymy. Może styknie. Także no nie wiem, słuchajcie, nie chcę tutaj obiecywać, że tak, że faktycznie tyle tych odcinków będzie. Ale może jakoś się uda do tego dobić, znaczy, no zobaczymy. Nie ma coś, co się rozmyślać i kombinować na zaś, nie? Gdzie mi tu właśnie? No i właśnie po to słuchajcie, chcę to ogrodzić. Przyjdzie taki cieć. Okej, tutaj dyr to musimy dorzucić. Tak. Zawsze telefony. Pytanie czy to... A, może obrośnie się ten... Jak coś tu się wymieni. Dobra, i co? Tutaj gate. Jep. A i później sobie tutaj zrobimy jeszcze to oświetlenie z tego. Z czego? Z immersiva te lampy takie. Co mnie już plują. Dobra. No to jakieś światło trzeba będzie ogarnąć, bo tak to będzie ciemno tutaj, nie? No ale ogólnikowo już przynajmniej to... Jedna część jest, już mnie coś goni. Dobra. No dobra, słuchajcie, no to wiatraki już tam sobie stoją, pomieszczonko jest gites. Czy pomieszczonko? Wydzielona część tego. Więc słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku w środę.
i słyszymy się też na streamkach od poniedziałku do piątku na Twitchu, także do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i na razie. Hej, hej.